Jeszcze goście chcieli. Czyli bo myślę, że teraz już nasza obecność w tym momencie pan w sprawę. No nie, ale będzie będzie zajmować czas komisja. Ja bym miał tylko serdeczną prośbę. Jaką Państwo dla nas propozycję odnośnie tego projektu, bo chcielibyśmy go przynajmniej oglądać, normalnie się umówić na jakiś... Projekt jest do oglądu dla Państwa w biurze Rady Dzielnicy jutro. Jutro jest przyjemne przy nas uwagi na wyjazd z inspektora. Zadzwonić proszę panowie do biura, jak pan inspektor jest, projekt jest duży, może się miał po prostu zrobić, tylko ja mam prośbę, ponieważ nie wiem, czy od działu, jak mi pomocy nie czytają. Dziękujemy bardzo i życzymy. Panowie, ale zeszli. Panie Łukaszu. Dziękuję bardzo. Jest to projekt Komisji Rozwoju Innowacji Rady Dzielnicy Przedsięw. Referentem jest wielokrotny. Proszę Państwa, jest wielokrotny. Panie Jacku, bardzo proszę panie Mateuszu, dwa sesja, panie komisarzu, dwa sesja, zapraszam dla zewnątrz. Nie będę wprowadzał teraz może szczegółowo temat powiedzieć, gdy uchwała Komisja Rozwoju Innowacji. Trzy rzeczy ich tam będzie. Pierwsza rzecz, przygotować ścieżki obronne drugiej generacji. Moment. Proszę Państwa, ja przypomnę Państwu projekt uchwały. Powołuję się na przewodniczącego Komisji Rozwoju Innowacji dla 2003 Pani Przewodniczący, Pana Łukasza Wandrucha. Otwieram dyskusję na temat tego projektu uchwały. Mateusz Groszcz. Szanowni Państwo, jeżeli pozwolicie, to zacznę. Na poprzedniej komisji mamy przeciwne powołanie tej komisji, w poprzedniej sesji mamy przeciwne powołanie tej Komisji Rozwoju Innowacji w naszej Radzie Dzielnicy Trzeciej. Wymienię swoje podobie. Ponieważ decyzja zakonu odrzucenia kontestować decyzji naszej Rady. Natomiast mam takie pytanie, prośbę bardziej do naszego Wandrucha. Mianowicie tutaj jak ostatnio rozmawialiśmy, to była kwestia następująca, były te obszary wspólne, prawda? Różnych pomysłów, które przedstawiłeś. Ja mam taką propozycję, nie wiem, czy ona będzie przecież przyjęta, natomiast chciałbym się podzielić tą propozycją. Proszę o taką prośbę, proszę tych dwóch przygotować taki katalog życzeń, czym jak komisja chciałaby się zająć. No, jakiś rozsądny czas się na przykład rozświąt, to któż pana wygląda, tak żebyśmy się mogli komisję zapoznać. No ale to właśnie do tego zmierzam państwa. Następnie, ja bym powiedział taką, żeby wszyscy przewodniczący innych komisji, proszę się zapoznać, zobaczyć, są jakieś sprawy wspólne. Ale możemy to albo sobie jakoś podzielić te strefy wpływów, albo trasy, albo możemy po prostu wprowadzić jakąś zasadę współpracy pomiędzy komisjami. I następnie ja bym zwrócił też do przewodniczących komisji, gdzie punkty wspólne z nową komisją wystąpią, żeby w styczniu zaprosić kolegę, jak rozumiem, wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Innowacji na spotkanie, żeby te kwestie po prostu omówić. Następnie, w wyniku tej rozmowy, będziemy wiedzieć, czym się komisja będzie zajmowała, czy się nie może zajmować, bo to sobie rozmawiamy w komisjach, żebyśmy podjęli uchwałę na sesji rynkowej, to może być styczniowej być może, taką, która by właśnie dotyczyła do tego, co kosztuje, czy że po prostu określiła zasady działania, bo w tym momencie komisja zajmuje się rzeczami innymi. Jednak mamy też inne niedowolenia pomocowe, rewolucja przemysłowa, intelektualna na najbliższym czasie przyniesie nas tym dobrym zostanie. Jeśli kolega się na to zgodzi, to tak nie uznał, że... Oczywiście, no to jest bardzo wypowiedzia, nie proszę było, że na przykład pewne rzeczy, które poruszamy na połączone komisje, na przykład Komisja Infrastruktury i Komisja.
kwestia rozwoju innowacji, na przykład dotyczące ścieżkowego i drugiej generacji, to jest pomysł mój taki autorski, czyli sposób, żeby jeździć rowerem również w zimie. Ja mogę to przedstawić. W momencie, bo jak podejmowaliśmy uchwałę o powołaniu komisji, w paragrafie trzecim określiliśmy, że komisja będzie się zajmować projektami innowacyjnymi służącymi rozwojowi dzielnicy miasta Krakowa. Punkty przedmiotowi poszukiwali i wskazywali, że to finansowanie zewnętrzne wydaje obecnych projektów. Więc ja pytam, a zakres działania komisji został określony w poprzedniej uchwale przy powoływaniu komisji. Ja myślę, że Mateuszu, no tutaj ja rozumiem intencję, może chodzić o konkretną listę, no, listę tych projektów. Proszę, przepraszam, chciałem to uściślić. Tak, oczywiście. To w takim razie to będę przeciwny pana rozwoju, będę popierał kandydaturę, proszę pana pana przewodniczącego. Czy państwo też proszą o poparcie? Bardzo proszę. Jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Może ktoś sobie bardziej tę poprawkę. Nie ma poprawek, nie ma dyskusji. Nie ma poprawek, nie ma głosów dyskusji. Przechodzimy zatem do głosowania. 331. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, jak jest 331? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto jest przeciw? Kto jest uważny? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Jedna osoba. Stwierdzam, że rada przyjęła projektu uchwały, jak jest 331.